że musi pan sobie zdawać sprawę, że my nie znajdujemy się w najlepszej fazie naszego związku. Mąż bardzo dobrze zna moje cele. Główne, poboczne, słowem wszystkie. My po prostu z moją żoną nie mamy w tych sprawach doświadczenia. Przepraszam bardzo, w jakich sprawach, panie Dork? W mówieniu o tym. W mówieniu w ogóle. A który kierunek byłby właściwy? A jak pan myśli, który? Jej kierunek. Powiedział bezkierunkowiec. Miał taki blask w oczach. Lubię ludzi zafascynowanych. Fascynujący ludzie fascynują mnie. Że żona jest bardzo intensywna. Bardzo szybko osiąga prędkość 180 na godzinę, wie pan, o czym mówię. Rozpoznałeś mnie jako problem i to jest jedyny problem, który kiedykolwiek rozpoznałeś. Dlatego tu jesteś. Ja i mój mąż wytwarzamy tarcie. Ścieramy się czasem nawet do żywego mięsa i powiem panu, że gorąco się robi, nie do zniesienia, ale ja wolę 3 razy spłonąć, niż raz zamarznąć. Oczywiście, że rozpoznaje problemy, wiesz? Od lat między nami nie rozpoznaje niczego innego. Czy w przeciwnym razie to bym się znalazł tutaj? Ja to mnie ciekawi. Czemu się nie rozstaniecie? Panie, bo już zaczynasz mnie pan powoli wkurzać. Czy my musimy to tolerować?